Przede wszystkim planowane, przygotowujemy się do wyprawy. Chciałbym podkreślić, że termin nie będzie przesunięty już trzeci raz. Mamy świadomość, jak wygląda sytuacja między innymi w krajach Bliskiego Wschodu. Niemniej w połowie sierpnia wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, z Placu Ratuszowego. Jedziemy przez zaplanowane kraje. Tak jak 42 lata temu uczestnicy wyprawy na Dobórnę Południową nie wiedzieli, co ich czeka na drodze, tak nas tak naprawdę nie wiadomo, co czeka. Podsumowując, przygotowania trwają pełną werwą. Właśnie wrócił silnik z firmy Kilian, naprawy silników z Mielca. I tutaj koło zostaje, historia zatacza koło, ponieważ z Mielca, przypomnę, silniki na licencji Leylanda były dostarczane w latach 70. do fabryki Wielcz-Laskowice. Właśnie z tym silnikiem, który mamy w aucie, został przeprowadzony gruntowny remont tego motoru. Mamy pewność, że na tym silniku właśnie możemy jechać. Oprócz remontu silnika zostały przeprowadzone jeszcze niezbędne modyfikacje, minimalne modyfikacje, na które się zdecydowaliśmy, mianowicie aby utrzymywać kontakt ze światem, a wiemy, że w kabinie Jelcza podczas jedzie się te 80 km na godzinę nie da się rozmawiać nawet ze sobą. Między innymi dzięki Tiago Poland oraz dostawcy materiałów wygłuszających Bitmat, firmie Bitmat, mamy kabinę wyciszoną. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na baterie słoneczne, które będą między innymi będą miały za zadanie podtrzymanie naszego zapotrzebowania na energię. Dziękujemy firmie Columbus Energy. Montujemy instalację hybrydową na aucie Jelcz, złożoną z 4 paneli. Mamy tutaj baterie, z których będziemy mieć prąd. No i robimy tutaj taką małą instalację na 230 V. Nasz sponsor tytularny, grupa WB, będzie instalować niezbędne urządzenia, żebyśmy mogli tą łączność przede wszystkim przetwarzać i wysyłać do Polski. Nasi inżynierowie i programiści od lat projektują różnego rodzaju rozwiązania, wspierają działania, można powiedzieć, dzielnych ludzi w różnych sferach życia, od wojska przez służby mundurowe. Dlatego też, jak się pojawiła tak zacna inicjatywa jak Jelczyn w Himalaje, nie mogło nas zabraknąć i nie mogliśmy nie wesprzeć tej jakże zacnej inicjatywy, która ma na celu upamiętnienie dorobku polskich himalaistów. Dlatego też postanowiliśmy tutaj wesprzeć uczestników tej wyprawy poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu Platformy Integracji Komunikacji. Dzięki temu systemowi uczestnicy wyprawy będą mogli podczas całego przejazdu z Polski w Himalaje na bieżąco być w kontakcie z krajem, z najbliższymi swoimi rodzinami. Będą już mogli przesyłać obraz wideo, także będziemy mogli mieć na bieżąco relacje wideo z ich etapów podróży. I dzięki temu będą mieli stałą łączność tutaj z najbliższymi. Oferowaliśmy oczywiście oprócz wsparcia technicznego w postaci sprzętu łączności Platformy Integracji Komunikacyjnej, również zaoferowaliśmy wsparcie finansowe po to, żeby tą wyprawę doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli też żeby były środki na wyremontowanie pojazdu, wyposażenie go w odpowiedni sprzęt oraz wszelkie środki, które będą niezbędne po drodze, żeby zrealizować tę wyprawę. Nasze technologie trafiają przede wszystkim głównie do odbiorców wojskowych, dla armii, ale również mamy bardzo szeroką ofertę dla służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, generalnie szeroko pojętego całego sektora bezpieczeństwa publicznego. Jesteśmy firmą globalną, działamy na rynkach międzynarodowych, od Azji po Stany Zjednoczone i wszędzie tam nasze technologie, nasze rozwiązania spotykają się z bardzo dużym uznaniem i ciepłym przyjęciem.